Dobry wieczór, panie. Chcesz skorzystać z moich usług? Bardzo dziękuję. Łowów, mój panie.
Słuchaj, co? W sensie Ishikawa chciał się tu spotkać. Nie ma go. Może ktoś go widział. Moje towary są skuteczne. Chcesz zobaczyć moje towary? Jestem zaszczycony. Proszę, pokonaj najeźdźców.
Obyś miał z tego użytek. Do zobaczenia. Twoje sukcesy budują. Podobno przebrał się za handlarza Saka. To nie było tak. Handlarz kupił go w plecce z Saka. Szukam samuraja, łucznika. Sensei udał się w stronę wybrzeża. Kazał ci przekazać, byś dołączył do polowania. Mówił, że zrozumiesz. Sensei Ishikawa ma kłopoty. Paskudna rana. Przeżyję. Powinien pan zaczekać w obozie. Wpadłem na trop Tomoe. Nie mogłem jej zgubić. To jej łucznicy? Krzyczeli moje imię. Nadciąga wsparcie. Proszę się opatrzyć. Zajmę się tym.
nieźle, Sakai. Okrążyli pana. To Moe ich wyszkoliła. Nie dlatego pana osaczyli. A więc dlaczego? Słucham. Nie zauważył ich pan, bo był zbyt skupiony na szukaniu Tomoe. Nawet ja popełniam błędy. Nie, nieprawda. Tylko przy niej. Ruszajmy dalej. Ruszamy, Sora! Co pan wie o obozie? W większości są tam łucznicy. Tomoe jeździ z nimi po całej Akashimie. Ufają jej. Jest po prostu użytecznym narzędziem. Na razie. Tomoe zdradziła, nim dołączyła do Mongołów. Ale nie powiedział mi pan, co się stało. Wykorzystała moje nauki, by pomóc zabójcom. Za pieniądze. To nie wyjaśnia, dlaczego zaatakowała. Sakai, jak samuraj rozprawia się z zabójcą? Wziął pan odwet. Zaatakował pan ją. Potraktowałem Tomoe jak każdego mordercę. Była panu bliska. Nie robię wyjątków, Sakai. Najpierw Hironori Nageo, teraz Tomoe. Może choć ty mnie nie rozczarujesz. Co tam leży? Polują na ludzi dla zabawy. Nie dla zabawy, to trening. Nie znają litości. Nadmierna przemoc osłabia wojownika, jak zbyt dużo jadła i napitków. Tomoe przybyła do pana, żeby się uczyć. A co robiła wcześniej? Jej matka należała do rodziny kupieckiej w Umugi. Ojca nie znała. Dlaczego pytasz? Człowiek nie staje się zabójcą z dnia na dzień. Nawet mistrzyni łucznictwa. Zamiłowanie do rzezi ma we krwi. Łucznicy odstrzeliwują miejscowych jak psy. Tomoe i jej sojusznicy zanadto lubią przemoc. Zabójca jest panem broni. Samuraj jest panem samego siebie. Poświęcił pan życie dla sztuki łucznictwa. Łucznictwa, ale nie zabijania. Nie wychodzi na to samo? Raz przywiązałem rannego sługę do siodła cięciwą. Gdy nie miałem noża, kroiłem mięso grotem strzały. Więc łuk to coś więcej niż broń. A samuraj jest kimś więcej niż zabójcą. Jeśli nie zjednamy Tomoe, nie będzie wyjścia. Trzeba będzie ją zabić. Uczyłem ją. Jestem za nią odpowiedzialny. Ja to zrobię. Dzielisz winę tylko, jeśli wzniecałeś jej żądzę przemocy. Przyjąłem ją do siebie. Mogłem dostrzec mrok w jej duszy. Ale nie dostrzegł pan. I to pana przeraża. Raczej martwi. Już niedaleko. Potraktujemy to jak Fort Nakayama. Obejrzymy obóz, znajdziemy słabe punkty. Zaplanujemy atak. Tak jest, Sakai. Najpierw trzeba się zorientować. Dalej pójdziemy. Słyszę ich. Szkoda tu uczyć.
styl walki. Mieszany. Uczy ich Tomoe. Skorą się przeciw samurajom. Niech więc nauczą się więcej. Zajmiemy obóz. Potem ją znajdziemy. Gdy zaatakujesz, moje strzały trafią nasz cel. Nie było przypadkiem. Uczysz się. Tomoe tu nie ma. Upewnijmy się. Do dzieła. Lista zaopatrzenia. Japońskie łuki i tarcze. Do dostarczenia w całej Toyotanie. Tworzy więcej obozów treningowych. Jedne w Otsunie, kolejne w Kusi. I nie tylko. Co napisano? Wielki Hanie, zdobywco Tsushimy. Zanim upłynie rok, twoi łucznicy będą zabijać samurajów jak ja. A ja przyniosę ci głowy senseja Ishikawy i Jina Sakaya. To moje tu była. Dałem jej wszystko. A ona to odrzuciła. Jest groźna. To może mieć tylko jeden koniec. Wiem, jaki masz plan. Wiedza i czyn są różne. Wątpisz, że jestem samurajem? Tomoe to mój największy sukces. Lecz jeśli trzeba, zabiję ją, by ratować wyspę. Taka jest służba. Ta lista pomoże znaleźć pozostałe obozy. Więc pomścimy zdradę Tomoe. Sakai! Dobry z ciebie, wojownik. Mógłbyś być wielkim wodzem. Ale nie podważaj mojego autorytetu.
To zaszczyt cię spotkać, mój panie. Przygotuj się do walki. Czekam na twój znak. Nie musimy tego robić. Przysięgłem się z tobą zmierzyć. Może jestem Roninem, ale dotrzymuję słowa. Jak sobie życzysz. Szaleństwo. Poddaj się, a dam ci żyć. Dziękuję, panie. Ale muszę odmówić. Obyś znalazł prawdziwy honor w kolejnym życiu. Huh.
Czy? Szybciej, Sora! Samuraj. Żywy czy duch? Żywy. Jeszcze. Czym się tu zajmujesz? Obawiałem się, że moja wiedza pójdzie na marne, ale samuraj przeżył. Moje barwniki są jak noc. Spalone drzewo. Mroczne, tęskniące oczy. Przynieś mi materiały, a odzieję cię, mój panie. Mongołowie pomyślą, że stają przeciw cieniom. Czern cię zdobi. Bardzo dziękuję.
obozów. To Moe jest nieopodal. Nie zabijaj! Co się dzieje? Wiesz, co chcesz! Nie jestem złodziejem. Wszyscy wiedzą, że napadacie na wozy. Duchi i demon z Sensei. Sensei Ishikawa? To kłamstwo. Sam was słyszałem. Słyszałeś? Kiedy? Niedawno. Gnaliście drogą jak wygłodniałe wilki. Dlaczego mnie i Senseja Ishikawę wini się za rozboje? Na północy dowiem się, kto zabił. To odpowiada. Groźnie. Sakai! Senseju! A za co, Senseju? Tyś jest duch. Co się stało? Napadnięto jego karawanę. Dużo ataków ostatnio. Ludzie mówią, że kradniecie zapasy. Albo że pomagacie Mongołom. Odpoczywaj. Omówię to z panem Sakajem. To Moe za tym stoi. Sieje paranoję i strach. Atakuje wozy i nas obwinia. Za późno do nich dotarłem. Ocaliłem go, ale nie innych. Gdzie go napadli? Blisko. A co? Znajdź to miejsce. Idź za resztą grupy To Moe do obozu. To ma sens. O co chodzi? Nic. Wytrąciła mnie z równowagi. Skończymy z tym. Odpocznij. Zjedz to, co ci dałem i poczekaj, zanim ruszysz dalej. Dziękuję, Senseju. Pokaż, gdzie na niego napadli. Jak mnie znalazłeś? Ktoś słyszał pościg za konwojem. Ludzie unikają dróg z powodu To Moe. Kiedy usłyszałem o karawanie kupieckiej, ruszyłem jej śladem. Chcemy znaleźć i zniszczyć obóz szkoleniowy To Moe, ale priorytetem jest bezpieczeństwo wyspy. To nie są sprzeczne cele. Próbowałem ocalić konwój. Mogłeś go łatwo dogonić. Był przynętą. No i co z tego? To niebezpieczna droga, Senseju. To Moe zdradziła wszystko, czego ją uczyłem. Potem zdradziła mnie. I w końcu własną ojczyznę. Będę ją ścigał po kres świata. Oto konwój! I kolejne ofiary To Moe. Zobaczmy, czego się dowiemy. Nikt inny nie przeżył. Japońskie i mongolskie strzały? Oczywiście. Już
ruszyli dalej drogą. Znajdziemy ich. To ostrzeżenie dla mieszkańców Kusi. Od Tomoe. Od pana Sakaya i Senseiya Ishikawy. Zakazuje się podróżowania po okolicy. Pod karą śmierci. Prymitywne, lecz skuteczne. Tomoe i jej ludzie ostatni raz napadają kogoś w prefekturze Kusi. Chodźmy. Szybko! Zsiadaj! Szybko! Nie ma czasu na zwiad! No i kto tu rusza do walki z niezawiązaną Hakamą? Co ona tu robi sama? Uwolnię ją. Nie ruszaj się. O nie! Nie! Proszę, nie! Chcemy pomóc. Mówiła? Mówiła? Tomoe? Co powiedziała? Mówiła, że mogę żyć, póki nie nadejdzie samuraj. Nie! Na wzgórzu! Proszę! Sakai. Tomoe zastawiła pułapkę. Daliśmy się podejść. Rozmawialiśmy 2 dni temu. Z Tomoe? Nie. Z zakładniczką, która widziała Japonkę i Mongołów. Poprosiłem, żeby dowiedziała się, gdzie stacjonują i zdała raport. Co takiego? Mogło być inaczej. Stalibyśmy nad ciałem Tomoe. Mówisz o tym, co znaczy być wojownikiem. Tomoe to podważa. A niczym się nie różnicie. Oczekujesz, że będziemy idealni. Twój wuj, ja, Masako Adachi. Ale tylko dziecko oczekuje ideału. Dokończ myśl, senseju. Wszyscy nosimy broń. Wybieramy między życiem i śmiercią. Tobie przychodzi to zbyt łatwo. Inaczej bym nie żył. Ty także, duchu. Nie każdy może być samurajem. Ale wszyscy zabijamy. Musimy się jeszcze zająć obozem w Otsunie.